Dzisiaj, moi kochani zadymiarze, przetestujemy sobie przedpremierową nową zadymiarę, którą jest Melody. Sprawdzimy jej dwa star powery, dwa gadżety, no i zobaczymy, czy jest lepsza od nowego zadymiarza Angelo, którego swoją drogą testowaliśmy w wczorajszym odcinku. Jeżeli jeszcze go nie oglądałeś, no to nadrób materiał. Ale zanim odblokujemy nową zadymiarę Melody, no to moi drodzy widzowie, chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na skin do Edgara. Ta oto osoba zgarnia skina przedpremierowego. Gratuluję ci, byczku, odezwij się na mój e-mail, a ja ci podeślę kodzik, dzięki któremu będziesz mógł aktywować sobie skina. Jeżeli chcesz też zgarnąć tego kozackiego skina do Edgara, który jest warty 199 gemów, wystarczy, że w tym momencie zapauzujesz film, klikniesz pierwszy link w opisie, następnie naciśniesz przycisk wesprzyj twórcę, a w komentarzu napiszesz hashtag TIF Edgar giveaway. Do rozdania mam jeszcze 4 kody, więc może i ty staniesz się szczęśliwym posiadaczem tego kozackiego skina. Bierzcie udział w konkursie, wyniki już w jutrzejszym odcinku. I przy okazji takie dodatki zgarniecie. Nowa mityczna zadymiara Melody. Będzie kosztowała nas 349 gemów. Odblokowujemy. Let's go! I mamy to! Melody, zabójca. Jeśli chodzi o karaoke, Melody nie okazuje litości. Uzbrojona w swój słodki wygląd i diabelski zestaw piszczałek, nigdy nie przegapi okazji, by zabłysnąć. Fajne ma te nutki, które w koło latają, i ja nie widziałem na Brawl Talku, że te nutki mają jakieś twarze, że to są tak naprawdę jej pety, które latają wokół niej. Generalnie ta zadymiara mi się mega podoba. Zobaczcie, jakie ona ma fajne animacje. Wow. Dobra, wygląda to mocno. Na początku sprawdźmy sobie jej statystyki. Punkty życia 4100 na samym początku. Szybkość ruchu normalna. Atak podstawowy to potworne nuty. Melody wystrzeliwuje z mikrofonu małe potworne nuty, które zadają obrażenia wrogom, a po trafieniu przywołują orbitujące wokół niej nuty. Obrażenia 460, zasięg daleki, szybkość przeładowania normalna, orbitujące nuty, 3×920 damage'a. Super atak nazywa się chwytliwy refren. Melody może wielokrotnie wykonać sprint, aby złapać wrogów. Zasięg normalny, użycia 3. Jest to pierwszy zadymiarz, którego ulta możemy użyć 3 razy. No i oczywiście mamy do niej jeszcze nowego skinka. Jest to przebranie z serii Ragnarok. Sif Melody. Wygląda kozacko, też ją przetestujemy dzisiaj. Zanim zagramy, pokażę wam teraz szybko, jak wygląda karnet bojowy, bo wielu z was z pewnością jest ciekawych, jak on będzie wyglądał. Nagrody to wiadomo, standardowo. No i na samym końcu dostajemy tytuł gracza bóstwo i... Tak wygląda kupienie karnetu. Fenrir Bass jest jako ostatni do odblokowania. Okej, lecimy starcie tryb duo. Melody generalnie jest zadymiarą, która ma w założeniu podjeżdżać oponentów wtedy, kiedy odblokuje wszystkie nutki. Zobaczymy na początku, jak szybko otwiera skrzynki. Pierwszy strzał, drugi, trzeci. Okej, i możemy teraz nutkami rozwalać. Zobaczcie, jakie to jest kozackie. Nie musimy atakować, bo za nas robią to nutki. Fajne. Dobra, nie sądziłem. O! Lejemy chłopa, okej, okay, pada, 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 dobijam tego bula i patrzcie na to. Raz, dwa, trzy. Trzy razy możemy użyć naszego tak zwanego dasha, tak bym to nazwał. Okej, okay. Zabijmy go, leży. Wielkie starcie, Shelly. Dobra, 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 dobra. I uciekam, pyk. Brock. On musi dostać jedną, nie, on mnie zabije na hita. Czekajcie, 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 bo jest przypał. Woo! Raz, dwa, trzy. Nie, padam, padam, padam. Szybko. Dobra, dobity. Chciałem nutkami go pokonać. Jest Shelly, która i tak przegra pewnie te starcie. Nie wierzę. Wygraliśmy. Okej. Okay. Co mogę powiedzieć tej postaci? Na pewno będzie mocna, ale za chwileczkę zagramy tryb solo i wtedy wszystko się wyjaśni. Powiem wam szczerze, że na pierwszym poziomie mocy grało mi się całkiem przyjemnie, ponieważ te demoniczne nutki robią robotę. Mega mocno biją po 920 i szybko je się nabija. Dobra, ale teraz ulepszmy postać na poziom 7. Po to... A, już jest 8, dobra, niech będzie. Po to, aby odblokować star powery gadżety. Pierwszy gadżet nazywa się słuch absolutny. Nuty Melody poruszają się o 25% szybciej, a ich orbita poszerza się o 60% na 5 sekund. O kurcze, czyli będą miały dalszy zasięg, więc będziemy mogli oponentów bić przez ścianę. Ulepszmy jeszcze jeden poziom i odblokujmy star power. Szybka bestia. Melody zyskuje 8% zwiększonej prędkości ruchu od każdej krążącej wokół niej nuty. Czyli atakujemy w oponenta, zaczynamy szybciej biegać. Zyskuje 8% więcej, czyli 3×8, 24% szybciej będziemy biegli z trzema nutkami. Sprawdźmy to. Klikamy mecz treningowy i gramy zbiory klejnotów. Niech będzie, niech będzie. Tutaj coś się będzie chociaż działo. I w końcu pogramy sobie troszeczkę dłużej tą postacią. Więc sprawdźmy, czy faktycznie będziemy biegali szybciej. Pierwszy strzał w Byrona nie trafiłem. Dobra.
Jak widzicie, są koło mnie strzałki, czyli dostajemy buffa. Jest to wyraźnie zaznaczone, że szybciej biegamy. Mamy trzy nuty i biegam o wiele szybciej. Fajne! Dodatkowo jeszcze używam dasha. Cyk, strzał. Padam, padam, żyję. Ok, daję gadżet. Zobaczcie, moje nuty przyspieszyły i są o wiele większe. Dobre, dobra, leży. Raz, dwa, trzy. Dobra, game grab będzie. Mega mocna dominacja tą zadymiarą, grając game graba, gdzie trzeba szybko uciekać. Patrzcie, raz, dwa, trzy. Jestem już tutaj, raz, dwa. Jeszcze dobijam z nutek. Ok. Raz, strzał. Dwa, strzał. Trzy, strzał. Cztery, nuty rozszerzone. Bijemy Bayrona, raz, dwa, trzy. Klasa, uciekam. Uciekam i uciekam. I jestem na respie. O! Bot mnie uleczył, niesamowite. Pokodał mi buffa. Dobra, niech padnę, 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 please, dobra. Padam. Specjalnie padłem po to, żeby troszeczkę ten meczek jeszcze wydłużyć, ponieważ chcę wam pokazać, jak szybko możemy wrócić z klejnotami. Zbieramy. Raz, dwa, trzy. Gadżet. Gadżet, przyspieszone nuty. Aha! Nuty zatrzymują się na murku, fajnie wiedzieć. Aha! Padam! I zobaczcie, lecimy z kontratakiem. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy już w połowie mapy. Kroimy te gemy. Coś pięknego. I możemy normalnie grać tutaj w zwarciu. Puszować wszystkich. Okej, okay, akurat mnie teraz Colt pokonał. No jest to mocna postać. Przede wszystkim jest bardzo szybka. I coś mi się wydaje, że to będzie drugi Larry and Lavery. Jak nazbieramy sporo power cubesów na tej zadymiarze. Ale czy jest lepsza od Angelo? Chyba tak, na pewno będzie silniejsza. Dobra, kupujemy kolejnego skinka. Sif Melody. Nie testowaliśmy jeszcze jej, ale wygląda mocno. Nie ma co gadać. Animacje też są kozackie. Zobaczcie, cały czas ona znika. Co się dzieje? Ulepszmy ją teraz na maksymalny poziom. Na nowej zadymiarze. Klikam lobby i zobaczmy. Czekajcie, wybiorę pierw Angelo. Wybierz. A teraz nową zadymiarę. Zobaczmy, co się dzieje w lobby. Ciach! Jest, nie ma jej. Znowu jest, nie ma jej. Jeszcze raz zniknie. Ona trzy razy znika. Czyli tak samo jak trzy razy używa ulta. Ciekawe, no dobra. W takim razie, moi kochani, lecimy jeszcze raz meczyk nową zadymiarą. Ale teraz odblokujmy drugi gadżet. Drugi gadżet nazywa się przerwa. Melody zyskuje 15% tarczy za każdą orbitującą wokół niej nutę. Czyli teraz nie dość, że szybciej będziemy się przemieszczali, no to dodatkowo będziemy mieli jeszcze tarczę. A drugi Star Power już się boją. Dłuższa wersja. Nuty Melody utrzymują się o 25% dłużej, zanim znikną. O kurczę, dobra, czyli czy to będzie lepsze niż pierwszy Star Power? Tak, czyli drugi Star Power jest zdecydowanie lepszy. A gadżet, który jest lepszy? Słuch absolutny, one poruszają się szybciej. A tutaj dostajemy tarczę. No to już jest teraz kwestia trybu, który gadżet wybrać. Testujemy. Gramy starcie solo, dobra, czyli moi drodzy, nie zbieramy żadnego Power Cubesa, ale od razu puszujemy oponentów. Albo poczekajcie, na środku jest bardzo dużo skrzynek. Postaram się je wszystkie otworzyć przy pomocy naszych nutek. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, otwieramy, otwieramy. Okej, okay, otwieramy. Kroję. Penny, leży. Raz, dwa, trzy. Dostaję z nutek, klasa. Ja w międzyczasie, kiedy otwierałem nasze skrzynki, no to jeszcze użyłem tam, nie wiem czy widzieliście, naszego gadżetu tarczy. Uwaga, wam pokażę teraz tarczę. Tarcza. Dostałem tarczę, widzicie? Jest tarcza. I dzięki temu tylko przeżyłem na początku. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, mamy tika. Dobra, dostał raz, dostał dwa. Chodź, panie Tiku. Raz. Nie no, te nutki biją mocniej niż ja z ręki. Co się dzieje? 10 power cubesów. Melody na maksymalnym poziomie. Zobaczmy, po ile ona bije z ręki, a ile bije z nutki. Uwaga, gotowi? Mamy. Max. Max to the max. 1800 dostaje max. I nutka. A, tu jesteś. Nie trafiam, nie wytrzymam. Dobra, jeszcze raz uderzę tą max. Pyk. O kurczę, 3680 damage z nutki. Wow, ta postać będzie musiała dostać nerfa i to jak najszybciej. Okej, okay, więc wybierzmy sobie teraz słuch absolutny, że moje nutki szybciej się kręcą i do tego, że utrzymują się o 25% dłużej. Czyli taki bardziej ofensywny deck, że tak powiem. No i sprawdźmy może ją na arenie treningowej. Czas przeprowadzić pewien test. Ale musimy do tego wykorzystać naszego dużego bota. Ile razy uderzą nutki bota, zanim znikną? Uwaga. Raz. O. Raz.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 razy, dobra. To teraz nabijamy nutki i uderzamy z gadżetem, który kręci się o wiele szybciej. Uwaga, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 13 razy. Czyli tak naprawdę gadżet zwiększa o jeden uderzenie? Słabo. Zagrajmy sobie teraz tryb napad i sprawdźmy, czy szybko faktycznie rozwalimy safe. Lecimy w takim razie. Oni mają poko w drużynie, więc będzie leczył pewnie tego 8-bitowca. Gdzie on jest? Tutaj, kurczę, raz, dwa, trzy. Uciekam, 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 uciekam. No i nie zdążyłem! Wolny jest ten zadymiarz! Ona jest wolna, kiedy nie ma ulta! Raz, dwa, aha, 8-bitowiec, super, super, super. Dobra, rozwalmy mu tą wieżyczkę ze wzmocnieniem. Dobra, leżysz, 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 leżysz. Leży, padam. Dobra, to nie będzie wcale takie proste tam dojść. Myślałem, że to będzie o wiele, wiele łatwiejsze. Dobra, ale jak widzimy, niedźwiedzia szybko puszujemy. Dobra, padam, to nieźle. Raz, dwa. Dobra, teraz muszę ich okiwać wszystkich tutaj. Jedzie z tym sejfem, nie trafiam na gadżecie. Najgorzej, dobra, bije, 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 bije. Okej, okay, damage jakiś poszedł. Gdzie ta Nita? Ja muszę w nią wjeżdżać na blisko, wtedy na pewno ją pokonam. Dobra, ciężko gra się tym zadymiarzem. Myślałem, że będzie ta gierka łatwiejsza troszeczkę. Ekton, czemu to 8-bitowca, nikt nie tankuje. Dobra, padł. Rozwalamy to wszystko. Padaj, Nita, padaj. Niedźwiedzia dała. Super. Ale sobie, jak widzicie, z niedźwiedziem na spokojnie radzimy. I pamiętajcie o tym, że jak zostanie wam jedno użycie ulta, to ono się jakby nie ładuje na nowo, ten ult. Musisz wszystkie użycia zużyć, żeby kolejnego ulta nabić. To jest najgorsze. Dobra, szybki gadżet, szybki gadżet. Nie no, ten gadżet z jednej strony jest spoko, ale z drugiej strony jest useless, bo on staje się większy. I szybciej się kręci, jest większy i nie trafia w cel z bliska. Przegraliśmy to. Nie sądziłem, że przegramy na boty, ale poko 8-bitowie zrobili robotę. Dobrze, na sam koniec sobie zagrajmy tryb solo, gdzie jest dużo krzaczków. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Trzy. Okej. Okay. Mamy trzy amunicji, więc trzy tylko razy strzelimy. Następne skrzynki otwieramy sobie przy pomocy demonicznych nutek. Okej, okay, mamy tutaj Squeaka, od razu go w niego wjeżdżamy. Zobaczcie, samymi nutami możemy go pokonać. No i ta szarża jest idealna do tego. Zawsze dogonimy nasz cel. Czyli chyba generalnie meta polega tego zadymiarza na tym, że musisz właśnie podjeżdżać z nutkami i dobijać tymi nutami właśnie w ten sposób. Ostatnią osobę postaramy się pokonać przez ścianę. Morty. Chodź tutaj, Morty. Na takiego Mortisa ciężko jest dogonić tą postacią. Nie ma co gadać. Nie, 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 to jest on! To jest on! Halo, Morty. Dobra, dostał strzała. Raz. No chodź tu! Gadżet! Raz, dwa. I ostatni strzał. Trzy. To jest coś pięknego. Te nutki są mocne. Dobrze się bawisz? Oczywiście, że dobrze się bawię. A jeżeli wy również bawiliście się dobrze w dzisiejszym odcinku, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się, zadymiarze. Cześć!